Nazywam się Ireneusz Babiak, jestem lekarzem specjalistą i specjalizację uzyskałem w roku 1997. Przez wiele lat pracowałem w klinice ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuję jako lekarz specjalista w klinice Carolina Medical Center. W czasie swojej pracy w klinice ortopedii prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami, kursy szkoleniowe dla lekarzy. Jestem autorem podręcznika traumatologii dla młodych lekarzy, dla studentów. Wydałem również podręcznik dotyczący zakażeń w ortopedii. Jestem współautorem wytycznych, konsultanta krajowego w dziedzinie profilaktyki i leczenia zakażeń w ortopedii. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących endoprotezoplastyk, następstw urazów. Jedna z moich publikacji jest również pracą cytowaną w konsensusie amerykańskim w roku 2013 dotyczącego leczenia zakażeń w ortopedii. W swojej codziennej praktyce zajmuję się trzema zagadnieniami. Są to urazy ortopedyczne, więc złamania, zwichnięcia. Zajmuję się leczeniem operacyjnym, zespalaniem złamań kości. Drugim moim takim ważnym punktem zainteresowań jest endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i stawu kolanowego. I trzecim zagadnieniem jest leczenie infekcji, leczenie tzw. trudnych przypadków, zakażeń po operacjach ortopedycznych. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i o endoprotezoplastyce całkowitej stawu biodrowego. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego jest plagą obecnych czasów. Postępy medycyny pozwalają ludziom żyć coraz dłużej. W coraz dłuższym okresie ludzie pracują, co prowadzi do częstszego występowania zmian zwyrodnieniowych, które są typowe dla osób starszych. Również osoby młode mogą cierpieć z powodu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych albo wskutek przybytych chorób zapalnych stawu biodrowego. W sytuacji, kiedy staw biodrowy ulega zniszczeniu wskutek zmian postępujących wewnątrz stawu albo wskutek nieprawidłowej budowy, pojawia się ból, który utrudnia codzienne funkcjonowanie i może dojść do ograniczenia ruchomości w stawie biodrowym. Chciałbym krótko omówić budowę stawu biodrowego. Staw biodrowy zbudowany jest z części utworzonej przez głowę kości udowej, która jest zanurzona w panewce stawu biodrowego utworzonej przez kości miednicy. Oba końce stawowe są pokryte chrząstką stawową, a staw, żeby utrzymać swoją prawidłową stabilność, jest zabezpieczony torebką stawową i więzadłami. Leczy się prezentuje na modelu, na którym nie widzimy torebki stawowej ani więzadeł, ale dla lepszego zobrazowania używam właśnie tego modelu. I tak jak powiedziałem, z czasem u części osób może dojść do nasilenia dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchu. I wówczas jedynym ratunkiem, poza zabiegami artroskopowymi, poza iniekcjami stawowymi, jedynym ratunkiem poprawiającym ruchomość stawu i zmniejszającym ból może być szczepienie sztucznego stawu. Chciałbym teraz pokazać, co to jest sztuczny staw. Sztuczny staw, inaczej endoproteza, jest to implant, który w przypadku stawu biodrowego składa się na ogół z dwóch części. Tu mamy przykłady endoprotez cementowanych, endoprotez bezcementowych. Każdy taki implant składa się z trzpienia, z głowy i panewki. Panewkę endoprotezy po opracowaniu loży kostnej wprowadza się do panewki kostnej albo tak zwanym mechanizmem presfitowym, czyli rzeźbiąc tą lożę kostną o milimetr, 1,5 mm mniejszą średnicę niż jest średnica panewki. Wówczas uzyskujemy tak zwane zamocowanie presfitowe. Z kolei w obrębie kości udowej, kiedy operujemy staw biodrowy, ta operacja rozpoczyna się od osteotomii kości udowej na wysokości szyjki, tak aby zostawić około 1,5 cm ponad krętarzem mniejszym. W przypadku niektórych endoprotez, tak zwanych krótkoczpieniowych, dobrze jest zostawić około 2 cm ponad krętarzem mniejszym, ażeby zaoszczędzić tak zwany łuk Adamsa. I po opracowaniu, po odcięciu głowy kości udowej opracowujemy kanał kości udowej, w którym zamierzamy wprowadzić trzpień wcześniej ukształtowany za pomocą odpowiednich raszpli i ubijaków. Teraz wspomniałem o tym, że endoprotezy mogą być osadzane za pomocą cementu albo bez cementu.
Dla osób młodych, które mają dobrą jakość kości, preferuje się endoprotezy mocowane bez użycia cementu, te implanty. Na ogół trzpień jest powleczony specjalną powłoką, która pozwala na dobrą integrację tkanki kostnej, kości udowej, z powierzchnią implantu. Ten proces zajmuje około 6 tygodni, w tym czasie kość powinna się przyrosnąć do powierzchni, chory powinien oszczędzać, ale dzięki temu pomiędzy implantem a własną tkanką kostną nie ma żadnej innej warstwy interpozycyjnej, która wymagałaby takiego zamocowania endoprotezy. Natomiast w przypadku osób starszych, które mają gorszą jakość tkanki kostnej, gdzie kość jest osteoporotyczna, może się okazać, że taki implant bezcementowy nie będzie dobrze siedział. Wówczas może być konieczne wprowadzenie do kości udowej specjalnego cementu akrylowego, jest to żywica akrylowa, która twardnieje i w czasie tego procesu twardnienia wprowadza się na ogół gładki trzpień do kości udowej i na odpowiedniej wysokości, jak cement spolimeryzuje, ten trzpień już jest wtedy stabilnie zamocowany. Teraz chciałbym kilka słów opowiedzieć o tak zwanych powierzchniach artykulacyjnych. Na początku endoprotezoplastyki dominowały endoprotezy osadzane na cemencie i element panewkowy był zbudowany głównie z polietylenu. Jest to tworzywo sztuczne, które jest gładkie i pozwala na ruch główki endoprotezy bez tarcia. Ale polietylen ma taką wadę, że może ulegać ścieraniu i te drobiny mogą z czasem drażnić staw i też samo wytarcie panewki może powodować powstanie luzu. W związku z tym w nowocześniejszych endoprotezach istnieją tak zwane artykulacje zbudowane z ceramiki. Ceramika jest twarda, ma bardzo mały współczynnik tarcia, ma bardzo dużą żywotność, teoretycznie żywotność przekracza długość życia przeciętnego człowieka. I możemy u osób młodszych wszczepić endoprotezę, w której zarówno powierzchnia artykulacyjna w panewce, jak i powierzchnia artykulacyjna w obrębie tej główki endoprotezy będą wykonane z ceramiki. Wreszcie można też uzyskać połączenie takie hybrydowe, gdzie z jednej strony jest ceramiczna główka, a z drugiej strony zamocowany w tytanowej panewce wkład polietylenowy, który daje dobrą śliskość, jest mała ścieralność, natomiast twardość jest kompromisem pomiędzy kruchością ceramiki a wytrzymałością polietylenu. Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego jest zabiegiem nazywanym najlepszą operacją XX wieku, dlatego że jest to zabieg, który w spektakularny sposób uwalnia chorego od bólu i pozwala odzyskać dobry zakres ruchomości i pozwala dalej cieszyć się życiem.